Nadzieja chorych.
Patronie umierających. Lody się kanani. Po strachu duchów piekielnych. Lody się kanani. Opiekunie Kościoła Świętego. Lody się kanani. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Światło świątanie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj dostanie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niesławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdeczne, życzymy pięknego dnia wszystkim, którzy z nami się modlili. Składamy ukłon, także obiecujemy ciągłą Panu z modlitwie, a także Ty, Pani Tajcie, dziękujemy Pani Kasi, która zmagała się od samego rana przy konsolecie i realizowała program. I jakbym powiedział, chwilowo żegnają się ojciec Bolesław i ojciec Nart. Szczęść Boże. Powstaje Europejskie Centrum Ortopedii Dziecięcej. Będzie to pierwszy ośrodek w Polsce, który zapewni kompleksowe zabiegi dzieciom z wrodzonymi wadami ortopedycznymi.
wyjaśnieni. Szczegóły w naszym dzienniku. Baner w oczy kole. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie antyaborcyjnego billboardu. Czytam w naszym dzienniku. Wierność przez wieki. Polacy są narodem tolerancji czy miłosierdzia. Wnikliwej odpowiedzi udziela ksiądz biskup Adam Lepa. Wakacje z kresami. Promienie świętości o miejscach związanych z kresowymi świętymi błogosławionymi. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej klasy polskiej. Kochani, od 25 lat wspólnie budujemy. Jesteśmy apostolską rodziną Radia Maryja. Na pewno was interesuje, jak jest ze świątynią Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Otóż dalej budujemy, wykańczamy tę świątynię. Na dzisiaj wykonana jest pierwsza stacja w historii Polski, bo po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Trzeba pokazać, jaka była Polska, jeżeli była z Chrystusem. Jeżeli Polacy otwierali drzwi swoich serc Chrystusowi. Dlatego i historia Polski. Pierwsza stacja, płaskorzeźba w kamieniu, ma 70 metrów kwadratowych, tryptyk, powstanie listopadowe, styczniowe i cud nad Wisłą. Wykonali tę rzeźbę artyści z Lublina. Przed nami jeszcze trzy stacje historii Polski. Zmagania pod Secorą, Chocinem i Wiedniem. Druga, Syberiada. Trzecia, zwycięstwa Polski. To jest duża praca. Takie płaskorzeźby są wykonywane kilka miesięcy. Jedna stacja. Płaskorzeźby mają 70 metrów kwadratowych. One są na zewnątrz świątyni. Jest montowana teraz też czwarta stacja Drogi Maryjnej. Śliczna Pani Lwowa. Malowany pierwszy fresk na tylnej ścianie repliki Kaplicy Watykańskiej, prezbiterium. Pierwszy fresk pielgrzymki Jana Pawła II. Wykonywane są następne witraże i ogrodzenie. Budujemy też organy. Przed nami jeszcze wiele pracy. Wiele pracy. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy przez swój wkład budują to wotum i prosimy dalej o współbudowanie tego wotum za świętego Jana Pawła II, nas, Polaków. Oczywiście nazwiska tych, którzy zechcą mieć swą cegiełkę, będą umieszczone po zakończeniu budowy na ścianach tego sanktuarium. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy bardzo serdecznie. Przypominam, że w każdy wtorek o godzinie 7.30 i o godzinie 17.30 nowenna do świętego Jana Pawła II. Piszemy prośby, zgłaszamy prośby. Proszę popatrzeć na portal Radia Maria i tam sanktuarium, znajdziecie Państwo adres. Można też do specjalnej księgi wpisać w samym sanktuarium, ale też prosimy, zgłaszajcie nam już otrzymane łaski. To też chcemy dokumentować. Bóg zapłać serdecznie, inne informacje podajemy w innych komunikatach i na portalu Radia Maria. Bóg zapłać. Audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, przed mikrofonem Ojciec Dariusz. Witam Państwa, zapraszam na aktualności dnia. Kilkudziesięciogodzinne dziecko tuż po narodzeniu. Z nami jest pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Szczęść Boże i szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie ministrze, jak to jest możliwe, że po urodzeniu odbiera się matce dziecko w szpitalu, matka nie wie, gdzie dziecko się znajduje? No właśnie, jak ojciec mówi, jak to jest możliwe, że do takiej sytuacji dochodzi w XXI wieku. Można powiedzieć, taki wniosek ja wyciągam z tej całej sytuacji, że to jest po prostu działanie absolutnie nieludzkie. No bo nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, że matce odebrać kilkadziesiąt godzin po narodzeniu noworodka. A z taką sytuacją mamy rzeczywiście do czynienia w tym przypadku. Muszę powiedzieć, że kilka dni temu ta sprawa w ogóle nie miała takiego wymiaru ogólnopolskiego, gdyby nie minister sprawiedliwości, prokurator generalny pan Zbigniew Ziobro, który w tej sprawie zadzwonił do mnie, prosił, żeby natychmiast objąć nadzorem całą tą sprawę. My objaśnialiśmy już w pierwszych godzinach, zdecydowaliśmy, że wysyłamy pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości Niemiec, żeby zbadać, jaka była podstawa prawna. I takie pismo wysłałem do ministerstwa jeszcze w tym samym dniu. Dostałem dwie odpowiedzi. Pierwszą od jednego z urzędników z jednego departamentu, gdzie ogólnie wskazano tylko podstawę i zwrócono uwagę na to, że warunki materialne były tą przyczyną, dla której zdecydowano się, konkretnie Jugendamt zdecydował się odebrać dziecko w obywatelce Polski. Natomiast kilkanaście godzin temu otrzymałem również pismo od ministra sprawiedliwości Niemiec, z którego wynika również, że za kilka dni
dni odbędzie się rozprawa w Niemczech i zgodnie z prawem niemieckim zostanie rozstrzygnięte, czy to działanie było legalne. Natomiast niezależnie od wszystkiego, czyli poza prawem, jest człowiek również i naprawdę powiem szczerze, że jestem zbulwersowany. Rozmawiałem z sędziami, którzy pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości wiele lat i pytałem, czy taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce. I mówili mi, że rzeczywiście zdarzało się, że z przyczyn jakichś powiedzmy patologicznych, czyli na przykład alkohol wchodził w grę, czy bicie dzieci w rodzinie, że takie sytuacje miały miejsce. Natomiast pierwszy raz zdarza się sytuacja, w której przyczyn materialnych zdecydowano się odebrać dziecko. Przy czym my już badamy tę sprawę bardzo dokładnie, wyznaczyłem specjalną osobę, specjalnego sędziego z bardzo dużym doświadczeniem. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Polski w Berlinie, rozmawiałem wczoraj z panem ambasadorem. Bardzo mu dziękuję zresztą za to, że się włączył. Naprawdę tak rzetelnie, zarówno pan ambasador, jak i konsul generalny z Monachium, który jest w pełnym kontakcie z obywatelami Polski w Niemczech. Wiemy już na pewno, że sąd dał sygnał, że w czasie rozprawy, która odbędzie się w środę, czyli za kilka dni, będzie uczestniczył w tej rozprawie konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej z Monachium. I z naszej strony jest absolutnie pełne poparcie dla obywatelki Polski, czyli krótko mówiąc, pomoc prawna przede wszystkim, jeżeli będzie jakakolwiek inna potrzebna również. Interesuje nas przede wszystkim to, żeby dziecko wróciło do matki. Jeszcze dobra informacja też przede wszystkim, bo doszło do spotkania po 2 tygodniach od urodzenia dziecka, doszło do spotkania pomiędzy matką dziecka a dzieckiem, to nastąpiło wczoraj, według moich nieoficjalnych informacji. Oczywiście jestem w Polsce, więc wszystko to jest przekazu często jednostronnego. Wiem, że dojdzie także do spotkania dzisiaj i mam nadzieję, że ta sytuacja wróci do jakiejś normy, do czegoś normalnego. Jest to rzecz niesłychana zupełnie. A inna sprawa, że tego typu przypadki niestety odnotowujemy i dzisiaj trzeba naprawdę skoncentrowania uwagi wszystkich instytucji państwowych, żeby pomagać obywatelom Polski. Dlatego się zmienił rząd, żeby właśnie zmieniać Polskę. Zmiana Polski polega także na tym, że zmienia się całą politykę dotyczącą chociażby porwań rodzicielskich, wsparcia obywatela polskiego. Jest to dziecko, ten noworodek, to jest obywatel Polski, zgodnie z polskim prawem. Jego mama jest Polką, więc on jest, to dziecko jest obywatelem Polski. My nie tylko mamy prawo, mamy obowiązek działać. I powiedziałem, za czasów, od czasu, kiedy rządzi rząd pani premier Beaty Szydło, całkowicie ulega zmianie polityka w tym zakresie. Jest jeszcze jedna rzecz, ojcze, jeżeli mogę powiedzieć. W Polsce już nie ma ustawy, jest ustawa, która zabrania zabierania dzieci z powodu ubóstwa, z powodu biedy. Jedna z ustaw, to obiecywaliśmy przed wyborami. Ale w innych państwach z powodu biedy się odbiera dzieci. To jest problem w innych państwach. Tu mamy element międzynarodowy. Jest to osoba odpowiedzialna za ten kierunek, ten odcinek. Takich przypadków mamy wiele związanych z różnymi państwami, nie tylko z Niemcami. I chcę powiedzieć, że tutaj całkowicie zmieniliśmy politykę, która była prowadzona przez ostatnie lata. Więc jeżeli wiemy, że z obywatel Polski mamy nie prawo, a obowiązek działać, a w tym przypadku szczególnie działać, bo chodzi o dobro dziecka, o dobro dziecka. W czasie tych 2 tygodni, kiedy matka nie widziała się z dzieckiem, niemieccy urzędnicy eskalowali poszczególne żądania, które rozpaczliwie starała się spełnić matka, żeby dziecko zostało jej zwrócone. Czy prawdą jest też to, że niemieccy urzędnicy powiadomili rodziców dziecka o narzuceniu dziecku niemieckiego obywatelstwa wbrew woli rodziców? Tak, ta sprawa dotycząca tych różnego rodzaju żądań jest prawdą. Otrzymałem pismo, konkretnie decyzję, przystojącą decyzję, która została wysłana z Jugendamtu. Chodzi o kwestię powodów, dla których zostało dziecko odebrane. I jest tam jakaś taka, powiedzmy, szansa, duża szansa na to i mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane, że dziecko wróci do obywatelki Polski, jeżeli spełni jeden z warunków, chodzi o to, żeby zapewnić położną. A według mojej wiedzy ten warunek zostanie spełniony i pewnie zostanie to wzięty pod uwagę przez sąd. Przy ostatecznym rozstrzygnięciu za kilka dni, myślę, że tutaj będziemy wspierali obywatelkę Polski. To do obywatelstwa. To jest sprawa bardziej skomplikowana, ponieważ jeszcze to badamy od strony prawnej, natomiast według mojej wiedzy, jeżeli obywatel Polski 8 lat co najmniej mieszka w Niemczech i dochodzi do takiej sytuacji, czyli rodzi się dziecko, to wówczas mamy do czynienia z taką sytuacją, że automatycznie, można powiedzieć, ex lege, czyli z mocy ustawy, osoba nabywa obywatelstwo niemieckie. Ale niezależnie od tego, jest drugie obywatelstwo, obywatelstwo polskie. Tak jak powiedziałem, chodzi o język si, chodzi o to, że to dziecko jest również obywatelem Polski. To nie jest obywatel tylko niemiecki i nikt się nie wrzekł obywatelstwa polskiego. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, bo ustawa dotycząca właśnie spraw obywatelskich, ona przewiduje taką możliwość, czyli w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka obywatel ma prawo przed wojewodą w takim przypadku wrzec się obywatelstwa polskiego. Natomiast w takiej sytuacji nie doszło, przeciwnie. No matka mówi, że przecież to jest Polak, to jest Polka, to jest dziecko, które chce, żeby miało obywatelstwo polskie, a wobec tego nie mamy takiej przesłanki tutaj, że jest to tylko obywatel Niemiec, obywatelka Niemiec. Więc absolutnie tutaj musimy działać. I mówię, jest podwójne obywatelstwo i sprawa jest jasna. Natomiast obywatelstwo niemieckie, tak jak wyjaśniłem, to jest kwestia ex lege, czyli z mocy ustawy, to jest osobna sprawa. W Niemczech te problemy polskich rodziców, one są, powiedziałbym, dosyć rozpowszechnione i ten Jugendamt ma taką, w opinii Polaków, raczej złą markę, bo to jest dyskryminacja w powierzaniu opieki nad dziećmi przez niemieckie sądy, brak możliwości porozumiewania się z dziećmi w języku polskim, spotkania rodziców z dzieckiem tylko pod nadzorem urzędników, czy też inne kwestie odbierania przez Jugendamt dzieci. Proszę powiedzieć, czy będą jakieś rozwiązania systemowe, konsultacje, jakieś wyraźne wskazanie polskiej, strony polskiej, że strona polska zainteresowana jest losem swoich obywateli? Oczywiście, właśnie te przypadki, które są szeroko opisywane w mediach w ciągu ostatnich kilku dni, czyli sprawa dziecka w Niemczech, czy sprawa dziewczynki w Szwecji, także mocno ta sprawa jest eksponowana w mediach od wczoraj, to przykład pokazujący, że zmieniła się całkowicie polityka w tym zakresie. To jest inna polityka niż w ciągu ostatnich kilku lat. Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest już i nie będzie przekaźnikiem wniosku. Mamy obowiązek chronić naszych obywateli. W związku z tym poleciłem przygotować reformę. Chcę ojcu i państwu powiedzieć, że jesteśmy na ukończeniu już reformy, która sądzę, że w wrześniu konkretny projekt ustawy znajdzie się w polskim parlamencie, gdzie przewidujemy zupełnie nowe instytucje, nowe rozwiązania. Nie chciałbym wybiegać oczywiście, bo to ogłosimy na konferencji prasowej z ministra Zbigniewa Ziobro. Myślę, że to jest kwestia niedługiego czasu. Natomiast będzie zupełnie nowa ustawa. Natomiast jeżeli chodzi o sam Jugendamt, to jest problem Jugendamtu polega na tym, że to jest tak naprawdę wiele instytucji o charakterze lokalnym, o charakterze samorządowym. To jest nieco inna sytuacja niż w innych krajach. To jest organizacja, która ma instytucja, która tak naprawdę ma długą historię. Jest oczywiście bardzo kontrowersyjna w swoich działaniach często. To nie jest tylko problem relacji polskich instytucji z Jugendamtem, ale także innych krajów. Sprawa nawet dotycząca instytucji niemieckich Jugendamtu, sprawa w Parlamencie Europejskim. Mogę ci powiedzieć, że nie dalej jak w październiku, czyli za kilka tygodni, odbędzie się konferencja naukowa, odbędzie się w polskim parlamencie przy okazji zmian, które wprowadzamy, gdzie będziemy rozmawiali także między innymi na temat relacji polsko-niemieckich. Wiem, dzisiaj otrzymałem informację, że będzie spotkanie z pani premier Beaty Szydło, z panią kanclerz. Być może ta sprawa przy okazji takiej wizyty gdzieś tam powinna być poruszona, bo to boi obywateli, że są tego rodzaju przypadki, boi nas jako Polaków. Oczywiście takich przypadków może być w ogóle więcej, bo my rocznie słyszeliśmy o 5-6 przypadkach, w których pojawia się instytucja Jugendamt, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Ale przecież w tej sytuacji, która na dzisiaj jest, w tych rozwiązaniach prawnych, Niemcy nie mają obowiązku informować nas, nie informują nas o tym, że są takie przypadki z udziałem obywateli Polski, gdzie Jugendamt może rzeczywiście odebrać dziecko z różnych powodów. I takich przypadków nie wykluczam, że jest znacznie więcej. Ja mówię tylko o tych, o których dowiedzieliśmy się. W przypadku tego dziecka, tego noworodka, dowiedzieliśmy się z komunikatorów społecznych tak naprawdę. Czy to nie inaczej było? Rozwiążemy te sprawy. Ja mówię, będzie reforma. Nastąpiła zmiana całkowita podejścia.
nich każda sprawa, która dotyczy obywatela polskiego, od kilku tygodni ląduje u mnie na biurku i każdą sprawę bardzo dokładnie analizujemy. Oczywiście to są bardzo trudne sprawy, bo też nie jest tak, że to wszystko jest czarno-białe. Niestety jest skala szarości bardzo mocna. Rodzice walczą o dziecko. Nasz interes jest przede wszystkim dobro dziecka. W przypadku dotyczącym obywatelki Polski, noworodka w Niemczech i całej tej sytuacji, dobro dziecka każe, żeby to dziecko było przy matce. To jest rzecz oczywista. Wspomniał pan minister także o sprawie dziecka w Szwecji. Matka nie widziała swojej córki od 8 miesięcy. Może kontaktować się tylko raz w tygodniu przez 30 minut, kontaktuje się przez Skype'a. Proszę powiedzieć, na co może liczyć ta nasza obywatelka? Ta obywatelka również może liczyć na pomoc polskiego rządu. Chcę powiedzieć, że doszło już wczoraj do spotkania pierwszego mojego przedstawiciela z panią, która protestuje nadal przed ambasadą Szwecji. Ta sytuacja jest zupełnie inna. Nic oczywiście chodzi tu o stan faktyczny. Natomiast chcę poinformować, że został wyznaczony przeze mnie sędzia z dużym doświadczeniem wieloletnim, który zajmuje się takimi sprawami. I w tej chwili właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości według mojej wiedzy ma się odbyć spotkanie, na którym będzie uczestniczył dokładnie ten sędzia razem z moimi przedstawicielami, jak również z tą panią, która walczy o swoje dziecko, o dziewczynkę w Szwecji, a także jej pełnomocnikiem. Należy się spodziewać, że polskie ministerstwo wystąpi jeszcze dziś do Szwecji o to, żeby przeprowadzić wywiad środowiskowy dotyczący obywatela szwedzkiego. W związku z różnymi medialnymi informacjami, które się pojawiają, chcielibyśmy wiedzieć, kim jest obywatel Szwecji, czy dziecko ma dobrze w Szwecji, czy po prostu jest przebywa w tej chwili w dobrych warunkach. Jest rzeczą, która jest przykra i to jest skandaliczna, że rzeczywiście wyznaczono na 30-minutowe spotkanie raz w tygodniu i mama, która mieszka w Polsce, dzieckiem, które w tej chwili jest w Szwecji, więc korzysta rzeczywiście z pomocą internetu, żeby się dziecko z dzieckiem komunikować. No tak nie powinno być. Ja chcę zapewnić, że wszelką pomoc prawną ze strony rządu polskiego ta pani otrzymuje, tak jak ojcu mówiłem, w tej chwili według mojej wiedzy rozpoczyna się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości tutaj w sprawie. Jednocześnie mam nadzieję, że w tej sprawie zaangażuje się w tę sprawę rzecznik praw dziecka, który mają takie informacje na stole, jakie są. Myślę, że również powinien działać. Tutaj chodzi o różne instytucje państwowe i według mojej wiedzy również zaangażowali się dyplomaci polscy w Szwecji. Chodzi konkretnie o konsula, który również angażuje się i pomaga tej osobie, obywatelce Polski. Także myślę, że wszystko to, co możemy robić, staramy się robić. Mówię, to są bardzo trudne sprawy, ale mam nadzieję, że finalnie dobrym. Dziękuję także mediom, Radio Maria, wszystkim tym, bo prawie trwam oczywiście, że państwo interesujecie się tymi sprawami. To są trudne sprawy. Jeżeli mamy budować silne państwo, to musimy pamiętać, że pierwsza rzecz to ochrona swoich obywateli. To jest bardzo ważna sprawa. Będziemy oczywiście do tych spraw powracać. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję z panem Bogiem. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik był naszym gościem. Materiał pojawił się wczoraj w serwisie wiadomości telewizji publicznej. Materiał, który wskazuje i pyta o to, czy miliarder George Soros próbuje wpływać na europejskich polityków. Tak miałoby wynikać z dokumentacji fundacji Sorosa, które przejęli hakerzy. Jeden z tych dokumentów zawiera listę europosłów, jest ich 226, którzy uważani są za potencjalnych propagatorów koncepcji społeczeństwa bez tożsamości narodowej i religijnej, którą to koncepcję Soros ma forsować. Z nami jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże. Panie profesorze, kim jest George Soros? Jaką Europę i jaki świat chce widzieć? I do czego byliby mu ewentualnie potrzebni europosłowie, w tym sześciu polityków z Polski, którzy znaleźli się na tej liście, choć niektórzy twierdzą, że nic na ten temat nie wiedzą? George Soros, o którym tutaj wspomniał ojciec, jest finansistą przede wszystkim, a sam lubi, jak nazywa się go, filantropem. Założył wiele fundacji, m.in. Instytut Społeczeństwa Otwartego, ale także Fundację imienia Stefana Batorego w Polsce. Nie jest tajemnicą, że wpływał też na bieg wydarzeń politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1988 roku przyjechał do Polski, gdzie spotykał się z generałem Jaruzelskim, a także Mieczysławem Rakowskim. Wpływając na zmiany późniejsze, sprzyja oczywiście też środowisku Gazety Wyborczej, na którą nie tak dawno temu przeznaczył $17 milionów. No to jest i dużo, i mało w porównaniu z tym, co posiada, jak podają media. Jego majątek szacowany jest na $8,5 miliarda, to 17 milionów dolarów dla Agory, czyli Fundacji Gazety Wyborczej. Z tego punktu widzenia nie stanowią wielkiej sumy, ale George Soros to jest, jak powiedziałem, finansista pochodzenia węgiersko-żydowskiego, który studiował w Wielkiej Brytanii, potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i wspiera demokratów, tak jak chociażby
chwili obecnej prezydenta Baracka Obamy, a był przeciwnikiem poprzedniego prezydenta George'a W. Busha. Znany jest też jako osoba, która złamała Bank Anglii, czyli Wielkiej Brytanii, doprowadzając do machnięcia kursu funta i na tym George Soros zarobił około $1 miliard. Nie jest tajemnicą, że wpływa on na kierunki polityczno-społeczne i trendy nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Stąd też publikacja, czy też zapowiedź publikacji listy, o której wspomniał ojciec, w tym wypadku 226 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są czy mają być związani bezpośrednio bądź pośrednio z George'em Sorosem, nie jest zaskoczeniem. George Soros to osoba, no już powiedzmy sobie, nie młoda, bo ma 86 lat, z tego co wiem, urodził się w 1930 roku, no ale jak widać, ciągle aktywny na polu i finansowym, i politycznym, i społecznym. To, o czym dzisiaj mówimy, to są wycieki tzw. Panama Papers, do których udało się dotrzeć, jak ojciec powiedział, hakerom. Ja bym chętnie zobaczył sam tę listę i dokonał porównania, czy też takiej profesjonalnej obróbki, jak w przypadku źródeł historycznych, ale jeśli by potwierdziły się te inicjacje, no to liczba 226 europosłów w jakiś sposób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z George'em Sorosem, na które te osoby można liczyć, jak to odnotowano właśnie w tych dokumentach, czy też w enuncjacji o tych dokumentach, no to całkiem niemała liczba, bo blisko 1/3 posłów do Parlamentu Europejskiego, a z tego, co dowiadujemy się właśnie z mediów, w tych dokumentach miał znaleźć się zapis, że pewnymi, już niepotencjalnymi, jak powiedział przed chwilą ojciec co do niektórych wymienionych, ale pewnymi sojusznikami Sorosa ma być Martin Schulz, czyli przewodniczący Parlamentu Europejskiego, i Guy Verhofstadt, czyli szef liberałów, tak, liberalny w parlamencie, wcześniej premier Belgii. To jedni z najbardziej zajadłych, atakujących polski rząd i sprawę polską w Parlamencie Europejskim. Widzieliśmy choćby podczas wizyty pani premier Beaty Szydło te wypowiedzi, czy wokół tej wizyty wypowiedzi powstałe. Zarówno Guy Verhofstadt i Martin Schulz niejednokrotnie sławili się w wypowiedziach, ostrych wypowiedziach przeciw Polsce. Ale na tej liście miałyby się znaleźć również, może nie tyle polskie nazwiska, co polscy eurodeputowani. To miały być szóstka konkretnie polskich polityków. Danuta Jazłowiecka, europosłanka PO, Róża Thun, żebym całe Gräfin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, europosłanka PO, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, PO była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania i która tak miałaby być opisana jako, że może reprezentować bardziej postępowe stanowisko niż inni przedstawiciele jej grupy politycznej, jej polscy koledzy z PL. Także Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Grzyb i Bogusław Liberacki. To są te nazwiska, o których się mówi. Te nazwiska podały media, istotnie 6 nazwisk polskich eurodeputowanych. Z tej szóstki należy odnotować, że 2 osoby zasiadają od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej i wysłania swoich przedstawicieli, czyli 3. kadencję w Parlamencie Europejskim, a 3 osoby, o ile dobrze tutaj liczę, są już 2. kadencję. Jednej pani to praktycznie nie znam. Natomiast ta piątka, o której mówię, no to są osoby obydlane w arkanach polityki europejskiej. I jak czytam, przy jednym właśnie z polityków napisano, że jest użytecznym przekaźnikiem swojej frakcji. To przypomina mi dokumenty z nie tak odległych czasów PRL-u, służb specjalnych, czyli służb bezpieczeństwa, które kreśliły takie charakterystyki pod imieniem i nazwiskiem osób, aby móc je wykorzystać. Dalszym krokiem byłoby zbadanie, czy te osoby, tak jak ojciec tutaj zasygnalizował, zdają sobie sprawę, że na tej liście się znalazły i czy faktycznie taką współpracę bezpośrednią bądź pośrednią, na przykład przez fundację instytuty, z George'em Sorosem podjęły. Więc pewnie ta sprawa także będzie rozwojowa, choć pokazuje również to, że nie wszystko nawet to, co widzimy, jest tak, jak widzimy. Tak, tutaj ojciec już wchodzi na pole określane przez wielu spiskową teorią dziejów, czyli pewne nieformalne kontakty, ale ta lista niestety, albo dla niektórych niestety, potwierdza tezy, że niektóre trendy polityczne i społeczne są ustalane w wąskich gabinetach i pozyskuje się do tego określone osoby, także ze świata polityki i kultury, a także biznesu, aby realizować określony plan, na przykład społeczeństwa otwartego, poluzowania więzi narodowych, religijnych, że nie jest to tylko uniesienie kilku polityków chwilowe, a jest to z góry nakreślony plan, na które to, niektóre środowiska są skłonne włożyć duże pieniądze, no także później bezpośrednio albo pośrednio wynagradzać tą politykę. Zapytam jeszcze o jedną sprawę, panie profesorze, w związku z Brexitem. We wrześniu mają odbyć się konsultacje szefów państw w tej sprawie. Wiemy, że nowym premierem Wielkiej Brytanii jest pani Theresa May, która także odwiedziła już Warszawę, ale pojawiła się również informacja ze Szkocji. Już wkrótce język polski może być nauczany w szkockich szkołach. Pomysł taki rozważa lokalny rząd, który chce zapewnić obywateli Unii, w tym Polaków, że decyzja o Brexicie to jedno, a to, że są mile widziani na wyspach, to drugie. Brexit był ogromnym wstrząsem dla elit europejskich, ale także światowych. Jeszcze jedno słowo, zanim odpowiem na to pytanie. Chcę powiedzieć, że po Brexicie George Soros, o którym przed chwilą mówiliśmy, w wywiadzie powiedział, że prawdą jest, że Unia Europejska to wadliwa konstrukcja. Ale to nie przeszkadza tej osobie, pomimo diagnozy wadliwości konstrukcji europejskiej, mieć wpływy w tej organizacji. I wracając do kwestii Polski, oczywiście, nie wiem, czy sobie przypomina, kilka dni przed referendum w sprawie Brexitu rozmawialiśmy w studiu telewizji Trwam i Radio Maryja, diagnozując sytuację. I mówiłem wówczas, że w każdym wariancie ma szansę wyjść zwycięsko z tej batalii partia konserwatywna. I tak też się stało, wspomina ojciec, panią nową premier. Gdyby wynik referendum był odwrotny, to triumfowałby Cameron. W wyniku akurat tego, że społeczeństwo brytyjskie powiedziało, chcemy wejść z Unii Europejskiej, Cameron podnosi do dymisji i mamy nową panią premier, o której mówi ojciec, ale również z partii konserwatywnej. Także z punktu widzenia Brytyjczyków i szczególnie zwolenników partii konserwatywnej, pozostają oni partią zwycięską. I teraz oczy nasze kierują się na Szkocję, gdyż wiele osób już po Brexicie wieszczyło bardzo czarny scenariusz, czy też rozwój wypadków na Wyspach Brytyjskich, że Polacy będą wyrzucani stamtąd i tak dalej. Natomiast nic takiego się na razie nie dzieje i pozytywny sygnał płynie właśnie ze Szkocji, gdzie minister edukacji powiedział, że będzie rozważał wprowadzenie języka polskiego do szkockich szkół jako języka obcego, takiego jak język tam niemiecki na przykład, czy francuski. I to bardzo nas cieszy. I to z punktu widzenia zarówno Warszawy czy Lublina, mojego kręgu wyborczego, jak i Polaków tam mieszkających. Trzeba przypomnieć, że w Szkocji według dostępnych danych, które posiadamy, mieszka około 70 tysięcy Polaków, w tym 12 tysięcy dzieci, które uczęszczają czy do szkół, czy przedszkoli, czy też żłobków. I to się różnie rozkłada od 7% niektórych szkół, aż do 30% polskich dzieci w pewnych szkołach. Nawet pan minister, który taką propozycją wyszedł w Szkocji, powiedział, że styka się z tym na co dzień w związku z odprowadzaniem własnych dzieci do placówek edukacyjnych. Stąd też to nie tylko New Guest, ale i konkretna propozycja i umacnianie polskości
za granicą. I w tym kontekście potrzeba jednak przypomnieć na przykład sytuację polskiego szkolnictwa na Litwie, która jest mniejsza i pod względem ludności również od Szkocji, a która zwalcza polskie szkolnictwo na swoim terytorium silnie i tam Polacy no, są dyskryminowani, o czym wielokrotnie mówiłem na falach Radia Maria. Choć Litwa jest członkiem Unii Europejskiej. Tak. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.